do Jezusa Chrystusa doprowadził mnie mój grzech. Po prostu ciężko mi było z tym grzechem, bo chodził człowiek do tego kościoła i robił te same grzechy. Generalnie poszukiwałem, co będzie po tym życiu. No i szukałem, przeszukiwałem internet. Różnych rzeczy oglądałem. No ale zawsze miałem coś takiego, że coś nie tak, coś nie tak, coś nie tak. I zmiana, i zmiana, i zmiana. No i w końcu trafiłem przez takich wielu takich zwodzicieli, no, takich ludzi, którzy zaczęli mówić bardzo dobrze o Jezusie Chrystusie. Że to dzięki niemu wyrwali się z tej matni, w której byli, z tego grzechu, którym trwali. I ja sobie powiedziałem, zaraz. Ja chodzę tyle czasu do kościoła katolickiego. Ty, Panie, jesteś tak blisko. I teraz Cię odkryłem? To tak naprawdę wzmocniło we mnie poszukiwanie osoby Jezusa Chrystusa. Zakochałem się w tej osobie. Wręcz zrozumiałem, co on dla mnie zrobił. I fascynowała mnie ta postać bardzo. Lubiłem oglądać filmy na internecie. Ewangelię Jana obejrzałem chyba 20 razy taki film. Także to do mnie bardzo trafiło. To było jeszcze poparte, że tak powiem, naukami Kenta Hovinda. Ja się lubię, interesuję się wiedzą, nauką. Kanał Discovery, no bardzo często kiedyś oglądałem filmy przyrodnicze i tak dalej. Ale natrafiłem na kanał Kenta Hovinda odnośnie, jak w pył rozpuszcza, że tak powiem, teorię ewolucji. I przemówiło to do mnie pod tym kątem, że jesteśmy bardzo zwodzeni jako ludzie, okłamywani i wmówiono nam generalnie, że tego Boga nie ma. Że powstaliśmy z jakiegoś wielkiego przypadku. No i to mi, że tak powiem, bardzo nie grało, że tak powiem, z tym, co byłem wychowany. Bo takie dysonanse pierwszy się człowiek spotkał, jak chodził do szkoły. Pani na biologii jedna, a tutaj w kościele drugie, nie? Potem zauważyłem, że to w kościele to też się tak zmienia i generalnie chodząc do tego kościoła nie bardzo w tego Boga wierzyłem. Ten Jezus Chrystus plus Ken Hovind, który mówił już za każdym razem, że kończył, że tak powiem, te swoje filmy zawołaniem do Jezusa Chrystusa, no spowodowały taką chęcią mnie, żebym ja zawołał. No i biłem się trochę z tymi myślami, bo wiedziałem, że to będzie nieprosta decyzja, bo to będzie musiało zmienić całe moje postępowanie i całe moje dotychczasowe życie. Ja będę musiał przeformatować siebie, będę musiał spotkać się z czymś, że ja będę musiał postępować tak jak Jezus, tak jak On chce, a nie tak jak ja chcę. Musiałem się schować, że tak powiem, za sobą Jezusa Chrystusa. No i zawołałem. No to było akurat jeszcze przed tym, jak telewizja Idź Pod Prąd nadawała, ale zaraz praktycznie człowiek, jak przyjdzie do tego Jezusa Chrystusa i zawoła, dla mnie to się objawiło tym, że ja na przykład zacząłem mówić po polsku. Przestałem przeklinać. No, zacząłem żyć prawdą. No, takie kluczowe zwroty, co Paweł prosił, żeby znaleźć, to przemówił taki do mnie zwrot Jezusa do Samarytanki, że Jezus szuka czcicieli w duchu i w prawdzie. Ja zrozumiałem, że prawda jest bardzo ważna, że Bóg jest prawdą. I dzięki temu tak naprawdę wiem, że to jest najważniejsze. Żeby być w zgodzie z prawdą, z Bogiem. Myślę, że to świadectwo też może komuś pomoże podjąć jakąś decyzję, żeby zwrócić się do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i wierzę, że On jest naszym Zbawcą i wierzę, że jest Synem Bożym. Dziękuję bardzo.